O, zaczniemy teraz tak, jak powinno się grać. Na początek nasza postać jest nikim, jest zerem, które nic nie potrafi. Nie potrafi obronić się przed psami, przed bandytami, przed jakimiś innymi zwierzętami. Jest po prostu... egzystuje. I nie ma pieniędzy, nie może sobie kupić broni, czy jakiś wynająć najemników, żeby go bronili, czy jakiś dom wynająć. No niestety, tak to właśnie wygląda. Więc jak ktoś chce sobie stworzyć postać i tak będzie zagłębiał się i tak robił sobie ten wygląd i tak zrobi sobie takiego fajnego ludzika, jakiego on by chciał, to radzę jednak przed wyruszeniem w miasto zapisać sobie, żeby od nowa nie budować sobie postaci. Myślę, że tak samo zaczniemy, tylko teraz widać, będziemy bardziej biedni, ale nazwiemy sobie inaczej postać. Nazwijmy go sobie... A, zobaczymy na razie nad imieniem. Zrobimy randomized, może coś ciekawego nam się trafi. A powiedzmy, takim ziomeczkiem będziemy grać. Zobaczmy, jak to bez ubrań wygląda, ale ma chude giry. Może mu te giry poprawimy. Nie to. O, troszkę, tu poprawimy, powiedzmy, no taki przeciętny, przeciętniak. Czy taki fryz mu zrobić? No, powiedzmy. No i widzimy, że ma trochę garba. Jeszcze tego garba możemy naprostować. Nie tu było. Tutaj też nie. O, neck position. O, troszkę go możemy naprostować, żeby nie miał aż takiego wielkiego garba. No i ustawmy sobie pozycję, nie wiem. No, taką zwykłą, taki... Jestem przeciętniakiem, raczej nie zwojujemy świata, będziemy kombinować. Na początku trzeba by sobie na przykład stworzyć jakiś cel, jak w to gramy, tak? Będzie łatwiej nam wtedy jakoś się wgryźć w ten świat. Ja na przykład stwierdzę, że nasza postać chce być myśliwym i polować i dzięki temu będzie mógł przeżyć na tym świecie. A dalej zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. I będę oczywiście wszystko pokazywał, jak to wszystko wygląda. Oczywiście niektóre rzeczy będziemy pomijać, albo będę przyspieszał, żebyśmy nie musieli się martwić. I nazwiemy go... Jak tu cię nazwać? Jak tu nazwać naszego bohatera? Nazwijmy go... Marek. Marek? Nie. Nazwijmy go... Może coś bardziej w ten świat, żeby pasowało. Nazwijmy go może Tulus. Why not? I jest. Zaczynamy Tulusem. Akurat tutaj jest tak, że nam dwa miasta odkryło. The Hub. Jest to miasto przejęte, w sumie zniszczone od Holy Nation, a przejęte przez Shinobi. Thieves. Którzy... O, tutaj mamy akurat... Mercenari, mamy najemników, którzy mają tutaj właśnie swój obiekt. Thief Boss, Shinobi Thieves. Na początek, jak widzicie, nic nie mamy. Nie mamy nawet żywności, ale w barze możemy pójść sobie kupić. No, idziemy sobie tak do baru. Biegniemy, to można też później zmienić nazwę, to też zaraz pokażę. No i wchodzimy do baru. Welcome, take a look around. No, dzień dobry, chciałbym kupić chleb. Dzień dobry, mamy chleb. No to kupimy sobie chleb, żeby nie głodować. Wszystko tu jest scena rozpisana. Książki są do nauki, bo można tutaj później, jak tak było w RTS-ach, czyli w strategiach typowo, budować, wynajdywać rzeczy różne. Broń na razie nie będziemy używać jakoś super. Później zastanowimy się, czego byśmy chcieli używać. Weźmiemy jeden bandaż, no bo jednak bandaż się przyda. I zapiszemy sobie grę. I otóż w tym mieście niedaleko jest Lone Shack. Zbadamy, co to jest. Przyspieszymy trochę, niech pobiega. Przydałby się też jakiś plecaczek. Bo mamy też możliwość zakupienia właśnie plecaczka, żebyśmy mogli coś tam jeszcze tam przynosić sobie. A pytacie się czemu? Dlaczego właśnie akurat tu? Tu jest akurat według mapy Rebel Base. Rebel Base, czyli miasto rebeliantów i uciekinierów z państwa właśnie Holy Nation. Bo Holy Nation, poza tym, że nie lubi robotów, skeletonsów, może wam kiedyś ich pokażę w dalszych grach, zbiera ludzi lub też nie ludzi, bo jest kilka raz, jest Shack, a później wam pokażę, jest jeszcze
takie powiedzmy a la mrówki, ale na tą chwilę zobaczmy, co on tutaj ma. Nie ma plecaka, ale to nic, bo tutaj niedaleko znajduje się odkrywka miedzi, którą będziemy kopać, żebyśmy mieli pieniądze i mogli handlować. Jak widzicie, tutaj są też jakieś dzikie zwierzęta. No ale im się nie zajmujemy. No i na razie będziemy kopać, bo w bieda szyby. Tu pewnie zrobimy cięcie i jak uzbieramy troszkę tego kasy, to odezwę się z powrotem. Dobra, troszkę nazbieraliśmy. Pójdziemy to teraz sprzedać. I tak będziemy robić, tak jakiś czas, aż uzbieramy troszkę gotóweczki, żeby chociaż kupić jakiś dom, mieć zapas żywności. No i wbijamy sobie tu elegancko. A, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym sprzedać trochę miedzi. Już trochę sprzedaliśmy, no trochę dosprzedamy. Mamy 4000, ale tutaj niedaleko widziałem, że ktoś walczył. To był bandyta. I na początek gry po prostu ograbimy jego zwłoki. Będzie mieli już jakąś czapejkę, lepsze spodenki i lepszą zbrojkę. Powiedzmy, no troszkę lepszy też i z broni, tak? No, z tego co widzę, znaczy butów... O, i buty będziemy mieli. No, już powiedzmy, już wyglądamy jak typowy łachmaniarz. Nie jak bieda stosowana. No i co? Pójdziemy teraz sprzedać część tych rzeczy. Pogadamy sobie i co? Sprzedamy to i to. No i co? Tego obgrabiliśmy. Troszkę mamy już tych... Powiedzmy, nie chodzimy już pół nago i wracamy do bieda szybu. 2000 years later. Więc tak, troszkę nazbieraliśmy gotówki. Mamy już tam 16 tysięcy katów, bo tutaj jednostka monety nazywa się cat. No i czas kupić jakieś zgliszcza i odremontować. Stwierdziłem, że na start będzie... O, tutaj jakieś biedaki są. Coś zostawili. I kupimy raczej ten domek. On kosztuje 4800 i go naprawimy. Wydajemy. I żeby go naprawić, bierzemy teraz tak. Repair. I brakuje nam jeszcze 11 building materials. No i będziemy szukać tych building materialsów. Wchodzimy tutaj do baru. O, proszę, jaki pełny. O, dzień dobry, o, dzień dobry. Czy macie może części do... O, mało macie tych części, no. No trudno, będzie trzeba to jakoś po kawałeczku ponaprawiać. No i dodajemy nasze materiały i coś tam zaczynamy już naprawiać. A, dużo tego nie naprawiliśmy. Zobaczymy w tym barze rebeliantów, czy dostaniemy tam jeszcze coś ciekawego. Jak widzicie, nasz ludzik, nasz Tulus jest dalej nikim. Jeszcze mu piasek sypie w oczy, bo nie mamy w ogóle ochrony przed burzą piaskową. Ale to nic, na razie nie jest to tak nam potrzebne. Teraz zobaczmy. Dzień dobry. Ja w sprawie liści. Jakich liści? Haha, dalej się domyśl. Jeden. No, będzie trzeba iść do innego miasta. I pewnie trzeba będzie też kupić plecak. No bo tu plecaka żadnego nie mają. Oczywiście mamy jeszcze 11 tysięcy. Możemy pójść do Shinobi Thieves i zapisać się jako... Właśnie przynależy do Shinobi Thieves, tak? Tutaj mamy ludzi, jakiś głodni bandyci. Ja bym ich raczej ominął, bo jak mówiłem, jesteśmy bardzo słabi. Niech oni sobie przejdą. Dobra, a teraz my uciekamy do miasta. No, nie zauważyli, jest bardzo dobrze. Na tą chwilę pójdziemy to jeszcze wybudować. Dodamy ten jeden fragmencik. Budujemy, budujemy. Tanie byłoby mi kupić sprawny dom, ale tutaj nie ma żadnego mało zniszczonego. No co, bo ja nie zdołem kupić, tak trzeba byłoby naprawić. A potrzebujemy w miarę taki duży, dwukondygnacyjny akurat domek. Pójdziemy teraz... No, pójdziemy do Shinobi, bossa, zapiszemy się do nich. Mamy tu Thief Boss. So you want in...
in on the shinobi, eh? The guards try to lay the crackdown, but they ain't fooling nobody. There is nothing, nothing a few cats can handle. No dobra, chcę do was dołączyć. Ale to jest opłata jaka. Opłata? Jakiś test czy co? Nie no, 10 tysięcy. O Boże, no to dobra, to niech ci będzie. You clasp hands. Welcome brother to the Shinobi Thieves. No i w ten sposób oto jesteśmy. I Shinobi Thieves. Mamy już plusik, jesteśmy u nich na 100. Będą dla nas bardziej, że tak powiem, przyjaźni i zawsze na zielono. I tu mamy pana, który jest ich jakby sklepem. Zobaczmy, co tu możemy kupić. Możemy kupić zbroje lepsze, możemy kupić plecaczki już jakieś, będzie możliwość lepszego gromadzenia tego wszystkiego. Tylko, że one są dosyć drogie, a my niestety nie mamy tyle gotówki. Jesteśmy jednak dalej dosyć biedni, ale już powoli coś tu będzie można robić. Tym bardziej mamy teraz możliwość gdzieś zamieszkania. Możemy też u góry u nich poćwiczyć. Mają tutaj właśnie kukły treningowe. Co prawda mało nas nauczą, ale zawsze to jest coś. Trochę tutaj poćwiczymy i pewnie pójdziemy dalej kopać w biedaszybach. Dobra, więc teraz jak udało nam się troszkę podszkolić w gildii Shinobi Thieves, dostaliśmy od bossa, powiedzmy, jakiś zestaw, żebyśmy nie wyglądali jak biedaki. No, podstawowe zbroja skórzana najemnika, jakieś buty driftera, spodnie driftera i czarną koszulkę. Skończyliśmy mozolnie ćwiczyć na tych właśnie treningowych boksach oraz kukłach. I mamy jeszcze ten fragment, żeby dobudować ostatni fragment w naszym domku. I oto wreszcie będziemy mieli własny dom. Wreszcie się go uda ukończyć i będziemy mogli zająć się innymi rzeczami. Tym bardziej, że jak skończymy budować dom, będzie może zająć się wejściem do niego. Wreszcie mamy nasz dom i jakieś śmieci, trzeba będzie to zebrać, się sprzeda. I teraz niestety musimy wybudować coś, co się nazywa Small Research Bench. To nam pozwoli zająć się wynajdywaniem albo odkrywaniem rzeczy, dzięki którym będziemy mogli dostęp mieć do różnych innych przydatnych przedmiotów, czy właśnie takich małych struktur, dzięki któremu będziemy mogli budować. Myślę, że to postawimy tutaj, tylko rzeczywiście nie mamy building materialsów, więc idziemy szukać, czy mam tutaj u nas ten pan. Jak widać, nie ma tu zbyt dużo. O, jest. Sprzedamy te śmieci. Czy nas na to będzie stać? Raz, dwa, trzy. No i świetnie. Udało nam się to zakupić. Idziemy to teraz wybudować. I będzie można zaraz opowiadać, na czym polega badanie, czyli będzie training science. Engine to jest budowanie, wiadomo. Laboring to jest właśnie wykupywanie tam tych złóż biedaszybów. A my będziemy zajmować się niebawem science, ale żeby zacząć robić jakiś science, czyli tam naukę, żeby można było cokolwiek wynaleźć, trzeba mieć odpowiednie książki. Niestety my książek żadnych nie mamy, a i też mamy gotówki znowu mało. I badania. Oczywiście będziemy musieli, tutaj niektóre są darmowe, więc fajnie, ale my będziemy potrzebowali zrobić tutaj ćwiczenia, niektóre będziemy potrzebowali, żeby poćwiczyć naszą postać przed dalszą, powiem tak, próbą czegokolwiek zrobienia. A na razie będziemy musieli zrobić takie proste rzeczy. No i w tym odcinku początkowym będzie to wszystko, więc jak widzicie, nasza postać dalej ma statystyki słabe, nic nie ma, jedynie co tam troszkę pobiegał, że szybciej nam będzie biegał, trochę pokopał, zrobiliśmy lepszy skill w otwieraniu zamków, troszkę pobiliśmy kukły, żeby wbić sobie chociaż jakiś minimalny poziom do ataku, chociaż i tak na tą chwilę dalej jesteśmy bieda. Biedakami, którzy po prostu nawet nie mają teraz jedzenia i troszkę głodują. W następnym odcinku zobaczymy, co uda nam się tu dalej wymodzić. I oczywiście zaczniemy opowiadać wam o świecie tego, skąd to się wzięło, jakie są frakcje, rasy i tak dalej. Do zobaczyska.